W Domu Kultury we Włoszczowie wystartowały już 7 wakacyjne warsztaty filmowe. Znajdujemy się na planie filmowym filmu Bazyliszek, który to będziemy realizować podczas 7 wakacyjnych warsztatów filmowych odbywających się w Domu Kultury we Włoszczowie. Zajęcia rozpoczęliśmy 6 sierpnia, zakończymy 10 sierpnia oficjalną premierą, to jest sobota, godzina 11, na którą już teraz serdecznie wszystkich Państwa widzów telewizji TV Włoszczowa zapraszam. Rozpoczynam zebranie. Niedawno doszły mnie słuchy, że w naszej miejscowości Włoszczopolis giną ludzie. Sekretarz przedstawi fakt. Miesiąc temu ambasador Iranu zgłosił zaginięcie baby. Jakiej baby? Ali. Aha. Ali baby. W tym roku przygotowałem horror troszeczkę. To będzie o niegrzeczności wobec rodziców i o konsekwencjach ich niesłuchania. Będzie o bazyliszku, który zamienia dzieci, no nie mogę powiedzieć w co, to się okaże na premierze. I też troszeczkę o tym, że rodzice boją się, że te dzieci się zgubią, że się nie dopilnują, więc jest taki film o strachu trochę. Proszę powiedzieć, skąd dzieciaki przyjechały tutaj do Włoszczowy, do nas na zajęcia? To jest ciekawy moment, dlatego że najbliższe dziecko mieszka dosłownie 25 metrów obok Domu Kultury, w klatce naprzeciwko w budynku jednorodzinnym. Natomiast są dzieci, które przyjechały tutaj kawał drogi na wakacje i po prostu dla nich jest to atrakcja, że na wakacjach mogą skorzystać z usług Domu Kultury, więc to są dzieci, no niektóre z całej Polski. To jest taka formuła spektaklu podawana za pomocą kamery, czyli używamy środków obrazowania z filmu, czyli mamy zbliżenia, odjazdy, panoramy, mamy duble, mamy dźwięk z offu, czyli coś, co wtaczy się, czego nie można znaleźć, a premierę będziemy mieli w sobotę o godzinie 11, czyli tuż. Czyli zapraszamy wszystkich serdecznie. A zapraszamy, zobaczymy, czy na sali będzie szmer przerażenia. Jestem ciekaw. Panie doktorze, proszę powiedzieć, bo zapewne w przyszłym roku tu również będziecie organizować te warsztaty. Jaki pomysł jest na przyszły rok? Myślał pan już o tym? Myślałem o pomyśle. On za każdym razem ostatniego dnia, czyli jutro, będzie zebranie z dziećmi. Zobaczymy, które z dzikich, dziwnych pomysłów dzieci chcą robić i to, co wybiorą, będą chciały robić, to będziemy w przyszłym roku realizować. Czyli inspiracją są dzieciaki. Bo one wtedy chcą w tym uczestniczyć, bo mają chęć, ja ich nie muszę zmuszać. Super, dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Zapraszamy na spektakl.